Panie wójcie, aura nie sprzyja mieszkańcom. Jaka jest sytuacja teraz w gminie Kowal, jeśli chodzi o odśnieżanie dróg? No, sytuacja jest wyjątkowa, bo od kilku dni widzimy sami, jak ciężko jest na drogach, a przede wszystkim jak często nam zawiewa. My, jako gmina, usprzętowiliśmy się w nowy sprzęt, bo kupiliśmy samochody dla straży. Jednocześnie dwa Mercedesy są wyposażone w pługi do odśnieżania. Oprócz tych dwóch samochodów wykorzystujemy koparko-ładowarkę, równiarkę, samochód star i od dnia dzisiejszego chodzi również tak zwany DET, czyli jest to spycharka radziecka jeszcze z lat 50. na gąsienicach, ale myślę, że z tego sprzętu najlepsza, bo już rozpycha po prostu te tunele, które no, nie pozwalają odśnieżać innym samochodom. Do dnia wczorajszego, drodzy Państwo, raczej nie mieliśmy kłopotów, bo na bieżąco wszystko było odśnieżane, nawet na telefon. Ale już to, co się robi dzisiejszej nocy i dzisiaj, gdzie co 2 godziny trzeba odśnieżać, to moi kierowcy dzisiaj już o tej porze poszli spać, żeby na noc się przygotować, bo no nie jesteśmy w stanie nadążyć z tym odśnieżaniem. Strażacy, no jedna straż OSP Gołaszewo ma opanowany swój teren, czyli Gołaszewo, przydatki gołaszewskie na Konowo. I w tym oprócz naszych dróg również pomagamy starostwu powiatowemu na drogach powiatowych zlokalizowanych na tym terenie. Tam ma zakład usług komunalnych z Baruchowa do obsługi tych dróg powiatowych, ale no, w tych trudnych sytuacjach, jeżeli nie mogą oni zdążyć, to my pomagamy. I to samo się dzieje na innym terenie gminy. Rejon Grabkowski, czyli Kępka, jedna, druga, Dąbrówka, część Unisławic, Strzały obsługuje mi właśnie OSP Grabkowo, drugim Mercedesem, ale drodzy Państwo, samochody tego typu to nie rozszerzają dróg, tylko robią jak gdyby takie tunele, bo odśnieżanie polega na tym, że jeżeli było równo i odśnieżyliśmy coś, to zepchnęliśmy na pobocze i następnym razem wiatr już równo z tym poboczem wyrównuje więcej. Więc do wczoraj udawało się, że można było odśnieżać, ale już dzisiejszej nocy takie się porobiły korytarze, że jest powyżej metra, gdzie musimy odkopywać. Dlatego uruchomiliśmy od dzisiejszych godzin rannych ten spychacz, który chodzi i rozszerza drogi. No myślę, że dzisiejsze społeczeństwo jest bardziej wymagające. Kiedyś czekano kilka dni na odśnieżenie, dzisiaj w zasadzie każdy chciałby z godziny na godzinę, żeby odśnieżyć. Czy to jest realne? Jest realne przez dzień, dwa, trzy, ale jest nierealne na dłuższą metę, bo w tej chwili się utrzymuje taka sytuacja, wręcz pogarsza się przez ten wiatr, mimo że nawet nie ma opadu, ale z pól zdmuchuje i te korytarze wypełnia nam, że nawet taki sprzęt jak równiarka nie radzi sobie, mimo że to jest mocny, długi sprzęt, że musimy używać na gąsienicach sprzętu takiego no, typowo ciężkiego. Ale mimo wszystko, mimo tych takich utrudnień, robimy wszystko w miarę no, prawie że od ręki. Ale w dniu dzisiejszym no, nie mieliśmy rano przejezdnych dróg powiatowych, a jest ich sporo na terenie gminy. I zanim pomogliśmy sobie wzajemnie i z Baruchowem i z panem Wiśniewskim, bo musieliśmy się w jakiś sposób domówić, co, gdzie, kiedy, żeby no, nie kolidowało, bo nawet jeżeli ja swoje drogi odśnieżę, a nie są główne drogi przetorowane powiatowe, to i tak to nic nam nie daje, bo nie mamy przejazdu do właściwych, że tak powiem, miejscowości, mieszkańcy do pracy. W dniu dzisiejszym postanowiłem z zespołem obsługi oświaty, z panią dyrektor zespołu szkół, zamknąć na dziś i jutro zespół szkół w Grabkowie z filią w Więsławicach. Z tego względu, że no, nie wszystkie drogi były dostępne do naszych autobusów. A już mieliśmy przypadek, gdzie nasze auto wylądowało, a nasz autobus w tym dniu nieszczęśliwym, że tak powiem, kiedy szalał po Polsce Xawery i użyliśmy na tyle jeszcze szczęśliwie, że tylko poszła przednia szyba w autobusie, więc już dzisiaj nie chcieliśmy takich błędów popełnić. Zawiesiliśmy działanie dzisiaj i jutro szkoły. Odpracujemy, bo już od niedzieli są wakacje, ferie zimowe. Dzieci i nauczyciele odpracują te 2 dni w normalnych, mam nadzieję, warunkach, a w dniu dzisiejszym no, po prostu ratujemy się, żeby jak najmniej utrudnień mieli nasi mieszkańcy.